Repertuar, czyli co jest grane. Piątek, dzisiaj jest 11 października 2013 roku. W cotygodniowym repertuarze kilka świeżych informacji na temat gry World of Tanks. Ze mną jest Norbi oraz Kukunia, witam serdecznie. No, cześć. Dobry. A więc na samym początku oferta specjalna Stalowy Wojownik od jutra. Będziemy mogli taniej zakupić i więcej zarabiać na czołgach 5 i 6 tieru, tutaj wszystkich widocznych, nie będę ich wymieniał, a jeszcze 4 tiery widzę tutaj. Następne 50% na zakup czołgu Valentine 2, 30% zniżki na zakup AT-15A 7 tieru oraz 50% na zakup miejsca w barakach, zawsze jest to przydatne. Mamy też misję Niezłomna Forteca. Należy zdobyć po prostu stalową ścianę. Nagroda: dwukrotnie więcej doświadczenia dla załogi. Misja łączy się z głównym bonusem oferty i daje w sumie potrójne doświadczenia dla załogi. Wow, tylko bitwy losowe. Oczywiście trwają jeszcze październikowe misje, czyli do 1 listopada zdobywamy za 50 tysięcy uszkodzeń w jednym dniu 250 tysięcy kredytów. No a ta druga misja już mniej znacząca, czyli 20% więcej doświadczenia dla załogi, jeżeli jesteśmy jednym z trzech graczy, którzy zdobyli w bitwie najwięcej doświadczenia. Ale najważniejsze w dzisiejszym repertuarze, że właśnie dzisiaj możemy ściągać test aktualizacji 8.9 w grze World of Tanks. Norbi, jakie najważniejsze są zmiany w tej aktualizacji? Powiedzmy tak, do sklepu dodano już chińskie pojazdy premium, czyli te 34-3 i 112, więc nie będzie trzeba ich kupować tylko przez gifty. I osoby, które sprzedadzą w tym momencie Super Pershinga, pamiętajcie o tym, że Super Pershinga możecie sprzedawać tylko do końca tego patcha. W przyszłym patchu już nie będzie go można sprzedać, więc wtedy dopiero będzie można kupić sobie te 34-3 lub 112, jeżeli ktoś oczywiście chce. Dalej, dodano mapę północny zachód, ta mapa w stylu amerykańskim, kilometr na kilometr, no zobaczymy, coś tam w każdym razie na środku ma być. Zaraz wejdziemy na nią i zobaczymy, nie? Na środku ma być jakaś kopalnia, jakieś takie półotwarta, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Troszeczkę poprawiono niektóre mapy, zbalansowane zostały mapy typu Rzeka Perłowa, Bagno, Erlenberg. No zobaczymy, może coś tam wpłynie to na jakąś tam lepszą rozgrywkę. Zmieniono ze względu na to, że wprowadzone jest nowe drzewko, najważniejsze rzecz, nowe drzewko pojazdów TD-ków niemieckich, które też będziemy za chwileczkę testować. Zapowiada się bardzo ciekawie, chociaż takie małe powinny być małe, szybkie, a z niesamowicie mocnymi działami i bez pancerza. Czyli warto sobie kupić czołg Marder 2 3 tieru, bo właśnie od niego wędrujemy w to nowe drzewko. Tutaj jest 4 tier, sorry, że ci przerwałem, ale warto to teraz na początku właśnie pokazać. 4 tier, czyli Marder 38T. W zasadzie no, ma bardzo szybko szczelną lufkę 75 mm, ale niczym więcej się tu nie charakteryzuje. Oczywiście wszystko okaże się w trakcie gry, ale już na przykład 5 tier, który wygląda trochę jak, nie wiem, taka artyleria troszeczkę, 60 km na godzinę szybkość i już ma lufkę z 8 tieru, 5 tier, który przeładowuje 8 na minutę, czyli szybciej niż Hellcat, prawdopodobnie w okolicach 6 sekund, będzie strzelał po 240 z penetracją prawie 200. Tak to Norbi powiedział, te TD-ki charakteryzują się świetnymi lufkami. Idźmy dalej. 6 tier, wyglądający jak Hummel, z szybkością 40 na godzinę, ale już w zasadzie posiada, no tak, no właśnie, on w zasadzie posiada podobną lufkę do tego poprzedniego, tylko z o wiele szybszym reloadem. Prawdopodobnie też szybkość celowania i celność też mają dobre te lufki, nie, Norbi?
0,19 sekundy i 0,32 cenność, to jest naprawdę dobry na tym tierze. Myślę, że od siódmego tieru zaczyna się poważna zabawa. Ty mówiłeś, Norbi, że on ma niesamowitą depresję, ten siódmy tier, tak? Wychodzi na to, że będzie miał około 10,5, czyli mniej więcej tyle, ile ma najlepszy, znaczy jeden z najlepszych pojazdów w grze, czyli Digger Max. Ale patrzcie się na to. Siódmy tier, dziewiąta lufka i 490 uszkodzeń na siódmym tierze z penetracją 231. Czyli to będzie chyba najlepsza lufka z siódmego tieru. Przeładowanie 4 sekundy i 35, czyli coś jak Maus chyba, nie? Czyli w okolicach 11 sekund bodajże będzie strzelał taką mocą, nie? No. 4,35, on jest odkryty, sądzę, że w granicach 12 z groszami. No, tam jeżeli, ja tu mam załogę z wykąpanymi siostrami, to wszystko zaraz sprawdzę, ponieważ od tego patcha celowniki już będą mieć pokazywane szybkość przeładowania. Będzie pokazane szybkość przeładowania z dokładnością do dziesiątych części sekundy. Ósmy tier. Takie nowum. Niby wygląda, że ma przyspawaną tą wieżę, ale ta wieża jest obrotowa, tak? Tak, od ósmego tieru już mamy w pełni obrotowe na 360 stopni wieża i nie będzie czegoś takiego jak w F-fale czy jakimś tam innym czołgu, czyli tutaj mamy w pełni obrotowe wieże. I spójrzcie na to, stokowa lufka tego czołgu jest lufką z 10 tieru. Jest to pierwszy raz w tej grze, żeby lufka na stoku już była z 10 tieru. I to bardzo dobra lufka, bo to jest lufka z Mausa. 490 uszkodzeń i 246 penetracji. Zauważ to, że on ma mniej więcej porównywalne parametry jak Ferdynand, czyli 0,35 celności, bo Maus ma 0,39. Ale... No, i co? Będzie naprawdę celne, 5,77 reloadu, to jest poniżej, w granicach 9 sekund czas przeładowania. Mhm, ale patrzcie się, druga lufka, jest to lufka, która trochę przypomina esetkę z mniejszą penetracją, ale to jest ósmy tier, 215 penetracji wystarcza. Pamiętajcie, że T32 nie ma nawet 200 penetracji, a jakoś daje radę na ósmych tierach. 750 pieprznięcia i szybszy reload niż S100 na ósmym tierze. 3,33 przeładowania. Czyli to będzie w okolicach, nie wiem, 14 sekund. Chyba. Ja szybko tylko sprawdzę. Wezmę na Tank Destroyer rosyjski, który ma... Aha! Muszę cię pozdrowić, kurwa. No, powiedz Ave Satan. Ave Satan. Prawie Bogu rodzica, jedyna dziewica. Ale... Tutaj mnie poprawiają, że mówią o czasie celowania, a nie ładowania. Znając życie, ja bym raczej... Norbi, ciebie nikt nie chce pozdrowić, nie wiem dlaczego. Zawsze mi mówią, pozdrów faję, kurwa, o, siema, gibon, pozdrów faję. Okej. Sądzę, że jest błąd w opisie do tego. W opisie zmian w patchu, znając... No tak niestety bywa. Ja myślę, że... Jeszcze jedna najważniejsza rzecz, która jest wprowadzona w tym patchu, to oczywiście cały ten tryb bitew. Ale to za chwilę, Norbi, no. Bo jesteśmy przy ósmym tierze. Jeszcze pokażę dziewiąty i dziesiąty, nie? Czyli ósmy, malutki, prawdopodobnie z bardzo dobrym kryciem. Czyli jeżeli będziemy używać lufkę tą bardziej celną, no to wiadomo, lorneta i camo na maksa i gdzieś ukrycia napieprzamy. Dziewiąty tier już... Oj, tu się zaczyna fajnie. Tutaj się zaczyna fajnie, ale chyba już nie ma takiej depresji, chociaż na pewno trochę obniża. Wiesz co, powinien obniżać, chociaż wiadomo, że nie tak jak tamten. Natomiast no tutaj są już 4 lufy do wyboru. 4 lufki 10 tieru. Nie ma takiego czołgu w grze, który by miał 4 lufki 10 tieru do wyboru. Oczywiście najlepsza jest to lufka, która będzie przeładowywać coś w okolicach chyba 13 sekund z groszami.
A będzie to lufka z E-setki, tylko chyba z lepszą celnością i skupieniem, nie? A no, zdecydowanie. Też godna polecenia będzie lufka podobna do lufki Jagdtigera. Nie wiem, czy to jest całkowicie ta sama lufka, ale przeładowanie chyba podobne jak miał Jagdtiger. W okolicach 9 sekund będzie przeładowywał ten czołg. I 10 tier. I tutaj to będzie wielka niespodzianka. Nie wiadomo, czy to będzie... nie wiadomo w ogóle, jaką lufkę tu wybrać, nie? Bo jeżeli wybierzemy lufkę właśnie z uszkodzeniami i penetracją Jagdtigera, będzie przeładowywać ona co 60 sekund pakiet 6 naboi co 2 sekundy wypluwanych z lufy, czyli uszkodzenia 560 i 276 penetracji. Można powiedzieć, że w 12 sekund ten czołg będzie mógł wypluć 3360 obrażeń. Czujesz to, Norbi? Powiedzmy tak, że Foch już był OP, jeśli chodzi o obrażenia, natomiast tu może być ciekawy. No tylko tyle, że Foch ma jeszcze dodatkowo pancerz tutaj, tutaj go brak. Druga lufka, która jest to lufka właśnie ta niby z E-setki, jak widać na Goldzie już zdecydowanie lepsza penetracja niż normalnie. Co 50 sekund będzie strzelać, co 50 sekund przeładowuje magazynek, który będzie uderzał co 3 sekundy, czyli też 12 sekund. No tutaj będzie mniej tych obrażeń w 12 sekund, właśnie dlatego nie wiadomo, którą lufkę wybrać, nie? Ja nie wiem, czy nie będę latał tą... Mi się bardziej podoba ta z Jagdtigera. No, ta z Jagdtigera, no. Bo ona ma 0,29 celności, to na papierku wychodzi na to, że to będzie najcelniejsza lufa w grze, bo do tej pory lufy typu z Jagdtigera 8.8 miały, czy tam E50 miały po 0,3 celności. Okej, tak, ta jest 60 sekund przeładowanie bębenku, ale bębenek ma 6 pocisków co 2 sekundy, czyli o wiele większy power niż te T57, a 6 pocisków. To co, zobaczymy na tą nową mapkę? No, jak, możemy. Jakim czołgiem się przejedziemy? Bierzemy te dyszki, czy raczej coś szybszego? Nie, coś szybkiego, bo to nie ma sensu ładować się w... No jakiś może inny... ale coś z sedeków? Czekaj. 40, ten 25, ten 35, 38, 40. Wiesz co, albo wezmę tą dziesiątkę, zobaczę jak ona się porusza. Nie muszę przecież całej mapy oglądać. To tworzę bitwę treningową. To ja biorę dziewiątkę, będziemy mieli porównanie. Mapa nazywa się Northwest? Tak. Norbisza, tu zapraszam. Dostałeś za pro? A nawet kliknąłem. Aha, ale cię nie ma, tak? Ja jesteś, dobra. Tylko masz left. Czekaj, ja nie wiem dlaczego, ale tu mi pokazuje. Pamiętasz, masz taki sam błąd jak kiedyś, nie? Że nie mogliśmy zagrać. Nie. Tutaj mi pokazuje, że nie wiadomo dlaczego. A dobra, czekaj, wezmę tą dziesiątkę. Aha, czekaj. Dobra, jestem. Nie, wiesz co, nie mogłem wbić, bo nie wiadomo dlaczego nie mogę ustawić tej dziewiątki, no nie? Mhm. Okej, mamy nową mapę, Northwest, która po polskiemu, jak się zwie? Północ-południe? Czekaj, jak to się dokładnie nazywało? Widzę ładny mod. Północny zachód, przepraszam. Wiesz co? Taki. Spotykamy się... Chociaż wiesz co, ja przejadę sobie przez ten most najpierw, który jest tam na G chyba 2 i pojadę tą drogą do C3. Do C3.
Okej, okay, to ja sobie stanę. I słuchaj, jest 54 sekundy przeładowanie pakietu, a nie 60 jak pisało. Czyli już jest większy pozytyw niż myślałem. Żwawość podnosi bardzo ładnie lufę do góry. Depresja jest też nienaganna. Obrotowa wieża. Ta wieża się bardzo szybko obraca, tak na ten takie no. Porównując do FV, to naprawdę szybciutko. No i teraz zaraz pokażę po prostu. Nie no, na. Kurde no, zajebiście, wysoko lufa podnoszona. To jest śmieszna mapa. No, mapa. Mapa. Tu jestem gdzieś obok jakiegoś tego. Słuchaj, ja jestem na E2. A ja jestem na G6. Aha, wiesz co? Bardzo szybkie celowanie. Mamy jeden. 1,5 sekundy czas przy celowaniu, to jest niesamowite. Dobra, i teraz patrzcie się. Mam przeładowane i walę 6 pocisków. Raz, 2, 3, 4. To jest 26. Tak, jak gra, ładnie to wszystko. 6. Ale nie musiałeś we mnie walnąć, nie, bo mi tak rozwaliłeś od razu lufę, nie? Dobra, no to będzie miazga, nie? Ale nawet w ruchu ten czołg, ten celownik. Gdzie się E1 przebije? Zobacz, nawet jeżeli jedziesz w ruchu, ten celownik jest taki mały, no nie? Na wszystkich innych TDK-ach. Te celowniki się rozwalają na to. Natomiast on jest malutki, on nawet jest w stanie spokojnie w ruchu strzelać i... No patrzcie, dobra, no to ta mapa wygląda solidnie. Ja myślę, że osobno zrobię odcinek opisujący dokładnie tą mapę. Teraz nie ma czasu. No nic, Norbi, chyba przyszedł czas, żebyśmy zginęli, nie? Czy co? Robimy banzai, gdzieś tutaj, gdzieś z góry da się skoczyć albo coś. 572. Ale ładnie unosi lufę strasznie, nie? Mhm. Tylko chowasz mi się, jak mam cię zabić? No chodź, bo musimy jeszcze zobaczyć coś innego, a nie ma teraz czasu. Ja chciałem zobaczyć tutaj tą fabryczkę, także ten... Już sobie wezmę ten, już wyjeżdżam. Ale nawet nie z Makamo. Ty coś tam chyba raz cię... Dobra, 1% ci zostawiłem. Dobra, to bij mnie. Czekaj, dajmy ci gąski. O, widzisz? Czekaj, podobno się podpala... A, zapomniałem, że na zonę. Ale naprawdę, czas celowania, rewelacja. No, rewelacja. Słuchaj, ja myślę, że chyba... chyba będę grał tym czołgiem na lufce jak Tigera, coś mi się wydaje, nie? No. I następna rzecz, która jest równie ważna w zmianach, nie wiem czy może i druga, jeżeli chodzi o ważność w zmianach w patchu 8.9, co ja to robię, to będzie ostatni patch przed patchem 9.0, który podobno ma przynieść jakieś takie dosyć zasadnicze zmiany. Jakie na przykład? No nie wiem, może tego Havoka wprowadzą... w przyszłym patchu ma być... w patchu ogólnie jest zapowiadane coś takiego. Zwiększenie możliwości kamuflażu. Na chwilę obecną jedyne, co nam daje kamuflaż, to oprócz kamuflażu na perkach, oprócz kamuflażu, który możemy założyć, siatki kamuflażowe, oprócz tego, że jeszcze możemy pomalować czołg i stanąć w krzakach, nic więcej nam nie daje. W przyszłych patchach ma być coś takiego, że ma być wprowadzone... No, że dym unoszący się z czołgów, które są podpalone, ma nam dawać już kamuflaż.
dodatkowy. Mają być stosowane zasłony dymne, które do tej pory twierdzili, że możliwe jest to, że nie będą działać ze względu na to, że komputery są za słabe. Niestety SERP nie przewidział tego, że ludzie mają nowsze komputery niż on nie chwalił się chyba, że ma 5- czy 6-letni więc dalej myśli kategoriami swoimi i że ty wszyscy muszą... No i dobrze myśli, ta gra wystarczająco przecina. Ja na przykład mam komp, który dwukrotnie przekracza wymagania gry, a potrafi czasami spadek być taki magiczny, nie wiadomo skąd i dlaczego. No tak bywa czasem niestety, nie, ale co zrobić. Także dodatkowo będzie możliwość stosowania zasłon dymnych i jak to będzie wyglądać, jak będą jakieś pociski wystrzeliwane z jakimiś granaty dymne, nie wiadomo, ale może być ciekawie. Aha, tym patchu, który akurat na chwilę obecną wejdzie, o jednej rzeczy chciałem zwrócić uwagę, że zbalansowano poprzez nieznaczną poprawę parametrów działa samobieżne, czyli 126 i tak dalej, czyli te nisko i średnio tierowe artylerie dostały lekkiego buffa. Ciekawe, co to będzie oznaczać z tego względu, że już jeździło tej artylerii coraz mniej, zaczynało się robić fajnie, bo bitwa z artylerią oznacza przedłużającą się bitwę, kampę, bardziej statyczne bitwy. Natomiast jeżeli znowu wejdą, poprawią artylerię niskotierowe, to znowu będzie stanie po krzakach, chowanie się za kamieniami i czekanie, kiedy nadleci jakiś pocisk. Także to nie jest dobre rozwiązanie. Ale jeszcze następna ważna rzecz, czyli nowy tryb rozgrywki. Jak go się będzie włączało? W ogóle jest trochę zmiana tego, widzisz? Specjal jakiś battle, tank company battle, team battle. Widzisz to? I tak, teraz, tak, tak. Jak włączamy teraz ten nowy tryb? Team Battle, tak? Chyba tak. Dobra, to włączam. Co my tu mamy? Aha, Search i Create. No to co, spróbujemy założyć taki team, tak? Co się stanie? Tak, albo znaleźć, czyli znaleźć jakiś team, do którego można dołączyć. Trzeba pamiętać, że w tych bitwach najważniejsze jest to, że w miarę dopasowuje się umiejętnością do innych graczy. Jeżeli jesteśmy graczem, który ma na przykład 1200 EFA w WN6, jak to liczy, będzie nas dopasowywać. Będzie nas dopasowywać do takiego samego, takich samych graczy. Fajnie podobno... wybiera się czołg, nie? Masz tylko dostępne te, które możesz wybrać, nie? Znaczy, zaznaczasz te czołgi, którymi chcesz grać. To nie jest tak, że dajesz sobie, że dowolność. Nie. Przy zakładaniu takiego jak to się nazywa, takiej drużyny, ustalasz, że chcesz mieć czołgi 8 poziomu, chcesz mieć 50, 100, T32 i C3, tylko na niej. Ustawiasz tylko te trzy czołgi, że chcesz, i osoby, które będą miały te czołgi, będą dołączać. I oczywiście taki sam poziom umiejętności. Mhm. Właśnie, bo tutaj... dobra, no to myślę, że nie będziemy już teraz grać. Spróbujemy zagrać może kiedy indziej ten tryb. Dobra, no to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć w tym odcinku. A ja chciałem powiedzieć owe zadanie jeszcze. Czekaj, bo Gibbon, ja cię trochę przyciszyłem wtedy, jak przygotowywałem się. Teraz już jesteś głośno, możesz powiedzieć. Owe Saturn! Tak jest. I tym oto bardzo przyjemnym akcentem kończymy nasz repertuar. Ja tylko przypominam, że za tydzień w niedzielę organizujemy nową edycję Idola. Tutaj... Ja pierdolę, fajka, ty grasz, kurwa, na ty. Na pierdolem testowy. Tak, tak. Alol. No, więc jutro albo pojutrze zrobię filmik jest informujący... Ej, fajnie jest Joanna. Dobra, Gibbon, daj mi dokończyć repertuar, okej? Okay? Nie mogę. Dobra, dam ci dokończyć.
A więc zrobię filmik informacyjny na temat nowego idola, który będzie już za tydzień w niedzielę. Dokładnie o której godzinie i gdzie należy posyłać te zgłoszenia. Piszcie na www.gibbon.pl, kurwa, i to jest drugi po faj i najlepszy, kurwa, zawodnik. I za tydzień w sobotę będę brał udział w teledysku Chwytaka, czyli następna produkcja Chwytaka będzie z Fają. Jaką tam będę miał rolę? Jak chcę jechać, Faja! Jak chcę jechać! Dobra. Faja! Dziękujemy wszystkim za uwagę. No i za niedługo będę sobie grał kurwa, na Faja, testowym... A mnie, kurwa, nie weźmiesz. Nie, kurwa, dobra, nie. Mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy, że dowiedzieliście się jakichś ciekawych rzeczy. I do usłyszenia w następnym roku. O, nie ściemniaj, kurwa, my nie w tym klimacie. Fajnie, zagrałem siódemką. Na razie, trzymajcie się.